distance 10 steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how, brick by brick, I put them in the ground. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, kolejny odcinek z serii Pochwal się swoją kreatywnością w The Forest. Moi drodzy, jesteśmy gośćmi w dniu dzisiejszym na sejwie u Kuby. Witam cię, Kuba. Witam. I teraz tak, na wstępie to już chyba klasyczne pytanie, jaki to jest tryb? Tryb normalny, tryb kreatywny? To jest normalne. Dobra, czyli to jest najzwyklejsza, pierwsza tak jakby gra. Dobra, to sobie zabierzemy. Chyba ja już tu wszystko mam. Gdzie ja się rozbiłem? Chyba w pierwszym miejscu. Jesteś bardzo niedaleko bazy. Dobra, czekaj, ja już gdzieś widziałem twój nick, teraz mi zniknął, ale chwila, zaraz cię namierzę. Location, location, location. Jesteś za blisko chyba, żebym twój nick widział, tak mi się wydaje. To może wyjdę po ciebie. Okej, okay, no dobra, 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 bo może... Czekaj, no możliwe, że jestem ślepy i po prostu nie widzę twojego nicku. A nie, dobra, widzę, już tam, tam, tam. To idę do ciebie w ten kawałek. Kuba, okej. Okay. O, tu widzę jakieś schody. Cóżeś ty tu zbudował? Aha, bo tu jest jaskinia. Nie, tu nie jest jaskinia. Żeś obudował kamień. Kojarzysz... Nie, bo... No. Chcieliśmy zrobić trolka, ale nam coś nie wyszło. Ale co teraz, nie możesz tutaj trolki postawić na górze, czy co? No nie, nie dało się po prostu. Wiesz co, no może wam się coś zbagowało, może to była kwestia, czekaj, zaraz ja spróbuję plany postawić. Może ja coś dobrego w tym życiu zrobię i pomogę. Trzeba było tak pokombinować. Cyk. Nie, no da radę, tylko że to jest dużo bawienia się. Ale zaraz pokombinujemy. O. Cyk. Chciałbyś pewnie gdzieś tą tyrolkę... Znaczy inaczej, ta tyrolka ma prowadzić z tego miejsca, gdzie jestem, tam gdzieś do twojej bazy. No tak, tak miało być właśnie. Dobra, to już ci tu pomogę. Cyk. Dobra. Jak nie spieprzę tego, to będzie git. Idę w twoim kierunku. Ja tu już po ciebie przyszedłem, żeby cię tam kanibale nie zaatakowały. Żebyś miał obstawę. Okej, okay, to dobrze, bo ja teraz mówię, ciągnę tą twoją tyrolkę i albo się uda, albo się nie uda. Mam nadzieję, że przez rzekę jak przejdę, to tam nic się nie stanie. Dobra, prowadź, Kuba. Jeszcze na wstępie zapytam, ile masz godzin? Kojarzysz w The Forestie? 77. Czyli można powiedzieć, że jesteś początkującym graczem. No. No dobra, no to nie, no to ja akurat mam troszkę więcej, niewiele, mam 78. Tak więc ja też jestem początkujący. Nic tutaj nie wiem. No śmiało. Ja tak ogólnie to mam The Foresta od końcówki czerwca. Grałem sobie właśnie w czerwcu w tego The Foresta, ale potem mi się komputer popsuł i właśnie tak nie grałem sporo. No i teraz tak od miesiąca zacząłem jeszcze tak sobie grać z kolegami. No tak, no bo chcąc nie chcąc tutaj raz, że ten patch 1.10 wlazł na salony i on dużo unowocześnień, dużo, znaczy dużo to jest kwestia względna, ale dużo unowocześnień wprowadził, tak więc sporo osób zaczęło znowu grać, no i jest wiele rzeczy, które można dzięki temu inaczej zaaranżować, nie? Dla osoby, która mało gra w tą gierkę, tak jak ty, to teraz zazdroszczę ci w pewnym momencie. Gdzie ta tyrolka ma być? Gdzieś tam na górę, tak? No tutaj miała być. Dobra. No zazdroszczę ci w pewnym w pewnym sensie, bo masz o wiele większą zajawkę mimo wszystko, aniżeli ja. No bo ty grasz w to cały czas praktycznie. No. Twój kanał tak jakby wyrósł na tej grze.
Czekaj, bo tu coś mi nie idzie. Jaki masz ten... Czekaj, nie, tutaj nie. Czemu nie mogę tego pociągnąć? Podejrzewam, że jest za ten, za wysoko. Chociaż nie, no to nie powinno działać. Cyk. Nie da rady, tak? Nie da rady, tak. Nie, dobra. Nie, nie udało mi się coś. To może się nie męcz. No, nie będę się męczył, będę ten. Będę później kombinował, jak zostaniemy sami, to ci może pomogę to zrobić. Okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Widzę, że na razie dwie budowle, tak? Dwie budowle. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy daleko od krateru w sumie. Okej. Okay. Proszę, oprowadzę, jakbyś chciał. To może zaczniemy od tych... pułapek. Zrobiłem to na wzorze takiego youtubera, bo on też to tak jakby zrobił i tu się wchodzi na ten kamień. Mhm. Nie tędy. Tu się wchodzi na ten kamień i się stoi, jak lecą kanibale, to one się łapią na te pułapki, bo one się jakby, no, na mnie chciały chcą się rzucić i łapią się na te pułapki tutaj. I mam darmowe ciała tak jakby, bez żadnego wysiłku. No tak, no jakby nie było, czyli takie miejsce, gdzie możesz ten sobie darmowe krematorium jeszcze zrobić. Obok gdzieś najzwyklejszy. O, sarenka, czekaj, sarenka musi być bita. Sarenka musi być ubita, jak ja to uwielbiam. Obok gdzieś jakieś ognisko zwykłe budujesz i możesz przynajmniej faktycznie takie krematorium i łatwe ciała bądź kości zdobyć. No dobra, no fajny pomysł. No tutaj widzę, że już wybudowałeś ten... odstraszacze dla naszych kanibali, które według mnie i tak nie działają tak jak powinny, no ale... Nie działają. No właśnie. Lepiej działa przede wszystkim ten artefakt, nie? Tu zrobiłem taką budowę dla zabawy, żeby po prostu jak stawiamy artefakty, to i przychodzą kanibale, to wchodzimy sobie tutaj na górę i sobie strzelamy do nich. Aha, czyli tak taka warownia zwyczajna. A tu strzelnica na dole zrobiona. Okej. Okay. Tutaj jest pułapka przy drzwiach. Tak, żeby ci tutaj czasem kanibal jakiś nie wszedł, ale powiem ci tak, jak jeden kanibal tą pułapkę podniesie do góry, to oni ci tak czy inaczej nie wlatują tutaj? Nie. Tu gdzieś bokiem, tu, tędy? Nie wchodzą. Aha, no to no w sumie, no dobra, no to jest deforest, nie ma co oczekiwać. Nie wiadomo, jakiejś inteligencji od tych kanibali. Czekaj, ja bym jeszcze się tutaj przeszedł na górę w lasu, zobaczył jak to wygląda. Aha, nie, możesz, masz tu gdzieś linę? To jest... Jest. Dobra, jest lina, widzę. Standardowo przechodzenie przez ten, przez budowlę w deforeście. To uwielbiamy w tej grze. Tak. Tu ładnie murkiem zabezpieczyłeś. Nie spadacie do środka? Nie. Może bardziej uważacie. Ja tam znając mnie i moje życie i szczęście, to byś tu normalnie ten spadł do środka, jakbym zaczął, kurczę, strzelać. Ładnie. A dzisiaj byłem w podobnym miejscu. No dosłownie w podobnym miejscu. Też przy tym jeziorku. Idealnie w tym samym miejscu, nawet bym powiedział. Dobra, no tutaj mamy fajnie połączone te cztery wieże. Trafiasz stąd? Nie masz problemu, że na przykład, nie wiem, strzała ci leci nie tam, gdzie powinna? Nie mam takiego bardzo problemu z tym. Aha, no to widzę, że już mimo wszystko, mimo że masz mało godzin, to jednak opanowanie strzelania z łuku opanowałeś do perfekcji. No. No dobra, no to przejdźmy dalej w takim wypadku. A, nie, jeszcze dodam, czy tu zamierzasz coś jeszcze dodawać? Tu, konkretnie w tej budowli. Zamierzam dawać półeczki na bomby, mołotowy, dynamity, coś w tym stylu. Dobra, żeby po prostu było więcej rzeczy do rozwalania, takie jakby. No okej, okay, rozumiem. To przejdźmy sobie, tu widzę ładnie ścieżkę zrobiłeś. Tylko trzeba uważać, żeby nie wchodzić. Czekaj, to mi psuje. O właśnie. Teraz idealnie to wygląda. Tutaj tak stawik sobie zagrodziłem, żeby było ładniej, coś w tym stylu.
tak stoi nieogrodzony, to tak mi się nie podobało, to właśnie sobie tak musiałem. Tutaj masz przynajmniej ten, darmowe jedzonko. No, rybki. Bo one się non-stop tutaj respią i... Dobra, to ci później tam powieszę, żebyś miał. No i dobra, przechodzimy dalej. Tu widzę, że już wykarczowałeś dosyć mocno las. Tak. Tej sarence damy żyć. Tutaj jest wejście do bazy. Takie... No, takie dziwne to wejście, takie... No, nie dało się ustawić, żeby się całe otwierały, właśnie tylko tak się dało. Bo właśnie próbowałem i się, no, nie dało po prostu. No dobra, ale no przynajmniej masz pewność, że ci nikt, nawet jak masz drzwi otwarte, to ci nikt nie wlezie do bazy. Okej, okay, wchodzimy tutaj. O, widzę, że to jednak polowałeś na mutanty, nie próżnowałeś. No, kiedyś po 7 przychodziło naraz to. A to teraz to już masz lżej troszkę, tak? No, bo to ja ogólnie to grałem jakieś, nie wiem, tydzień temu w to, taką przerwę sobie zrobiłem, bo mi się trochę mocno znudziła ta gra. Rozumiem. No tak, no trzeba czasem sobie przerwę zrobić. Ja wiem, że ja też na przykład miałem przerwę od tej gry, bo no nie oszukujmy się, każda gra, jeżeli nie ma powiewu świeżości, to zaczyna nudzić po jakimś czasie. Dobra, no. Tu się jeszcze to dorzucę. Czy ja mam coś jeszcze? Nie mam już nic. Dobra, ja na razie jeść nie muszę, tak więc się nie ogołocę z mięsa. Tutaj widzimy tą budowlę, u której byliśmy przed chwilą. Widzę, że bardziej stawiasz na ten, na... Chociaż nie, no... Też dużo kamienia używasz do budowy. To nie jest tak, że ty tylko samym drewnem budujesz, nie? Jednak starasz się łączyć to wszystko. Tak, staram się. Bo to ogólnie było tak, że to był murek jeden, ten, co jest na samym dole, tutaj ta jedna warstwa. Ale jak przychodziły kanibale, to one wchodziły na te jeszyki i przychodziły mi tu do bazy i mnie to bardzo denerwowało i kolegów, więc postawiliśmy jeszcze dwie warstwy do góry i tak właśnie to wygląda teraz. Okej, okay. A ten, no dobra Kuba, czyli już wiem teraz, że sam tego na przykład nie budowałeś. Tam w ile osób to budowaliście? W trzy, ja i mój kolega. Moich dwóch kolegów, dobra. A ile czasu mniej więcej wam to zajęło? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo tak graliśmy, potem robiliśmy przerwy i znowu graliśmy, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Aha, no dobra, rozumiem. No, gdzieś są niedaleko kanibale, bo ptaszek mi usiadł na ręce, czyli ostrzega mnie. Dobra, no, widzę, że tak samo jak u mnie nie jest ci potrzebny praktycznie ten, tutaj ten ogród nie jest ci potrzebny. U mnie ja też go buduję, a u mnie stoi nic w nim nie rośnie. Nie wiem, jakoś nie mogę się przemóc, kurczę, co do tego. No dobra, na górę na razie nie idziemy, idziemy do domku. Tu widzę, wita nas sala trofeów, dobra, no nieważne, wiecie, ludziska, o co chodzi. Wchodzimy i co mnie tutaj... dobra, to jest piękne. Ładnie drzewko ci tutaj wchodzi do domu. Tylko na zasadzie, to jest moje mieście. Tu podłogę, aha, bo tu łączyłeś jedno pewnie z drugim, tak? I dlatego tak jakoś ci wyszło. Dobra, fajnie. W sumie udało ci się nawet fajnie ten dach zrobić, bo to jest normalny dach, tylko że nisko położony. No, właśnie tak jest, tylko one się bardzo bugują, bo jak chciałem zrobić wyżej, to odstawały te malutkie deseczki. Bardzo i to mi się nie podobało. No bo wiesz co, ta budowa dachu jeszcze w tym deforeście, ona bardzo mocno kuleje i to nie wygląda tak, jak być powinno. To jest coś w formie chyba recepcji. Dzień dobry, tak. Witamy w naszym hotelu, chcemy dużo rzeczy robić, zabawnych i tak i tam dalej. Dobra, możemy iść dalej. Tutaj jest sypialnia. Okej, okay, to ja sobie od razu tutaj zapiszę, bo taka tradycja, że ja u każdego zapisuję, że jak drugi raz wejdę, to żeby było ten. Okej, okay. Tu widzę kominek, żeby było w razie w gdzie się ogrzać. Żeby klimatu dodawał też. Tak. Strasznie lipa, że nie można na tych półeczkach, o kanibale. Strasznie lipa, że na tych półeczkach nie można nic dawać, nie? Bo na przykład dałoby się dwa kwiatki jakieś, coś dwie doniczki i od razu by to inaczej wyglądało. No lepiej.
Tutaj widzę ścianę, wyłożyłeś sobie, co by ci zimno nie było. Bardziej mi się podoba ten, skóry sarenka, jak, znaczy skóry sarenki, jak wiszą tutaj, aniżeli królika. Nie wiem, sarenka jest jakaś niby według mnie taka trochę szersza, większa i ładniejsza. No. Dobra, okej, okay, no to sypialnię widzimy. Tu masz ten żyrandol taki okrągły, okej, okay, żeby jakoś, w ogóle tam też postawiłeś... Fajnie. Kurde, ta różnica poziomu w tych żyrandolach mi się podoba. To taka pierdółka, głupota w ogóle pewnie nieprzemyślana, ale mi się podoba. Jak najbardziej. Jak najbardziej, bo to... O, tutaj tu widzę jakieś dziwne ten rzeczy. Tam pewnie nie można wejść, to jest takie... Nie, nie masz. Tam jest miejsce, żeby sobie popatrzeć, że co by tam było, co ja bym tam zrobił, gdybym mógł w tam wleźć. No dobra, to wejdźmy dalej. Tu mamy skład broni, jedzenia, picia i skór. Mhm. Dobra, teraz tak, czy ja mam... kolę masz pełną, to ci koli nie dam. A czy jakie batoniki wziąłem? Nie wziąłem. Dobra, to ci też tu nie dam. Skóry niestety... A nie, mam jakąś skórę. Zaraz. Mam skórę? Tak, mam deerskina przecież, ale nie mam miejsca. No dobra, to ci nie zostawię. Tutaj... Okej, okay. No zwykły składzić jak naj... O. To jest bardziej taka creepy półeczka, czyli że bomby z głowy robisz. No dobra. Zobaczmy jakie tu widoki. A ja widzę, że trolki to gdzieś jeszcze prowadzą. No dobra, ale nie będę psuł na razie ten niczego. Spoko, fajny składzik. No i tyle tak ogólnie z domku. On jest taki tylko, żeby był składzik, coś tego, przespać się i tyle. No tak, żeby był safe, wiadomo, nie zginąć, żeby można było szybko w miarę zapisać. To ja też mam coś takiego, tak więc ja to propsuję jak najbardziej. Tu balkon sobie chyba zrobiłeś, tak, czekaj, no, się odwróci trochę wody. Taki balkonik, żeby się rozejrzeć. Ale dziwne dźwięki oddają, jakieś inne. No właśnie, wiesz co, powiem ci, że jestem w szoku. Ja tak samo właśnie. Bo ja tego akurat dźwięku, którego przed chwilą wszyscy my tu słyszeliśmy, no to nie słyszałem. Ja ale tak to, wiesz co, z patchem 1.10 bodajże bardzo dużo dźwięków zostało dodanych, tak więc możemy wielu rzeczy nie wiedzieć, nie? Kuba, wiesz co, ja jestem za tym w ogóle, żeby się przespać, bo jest noc, a ja nie lubię po nocy chodzić tutaj i pokazywać, bo o tyle, o ile niektóre budowle naprawdę mają klimat w nocy, to stety bądź niestety większość jednak wygląda lepiej w dzień. Musimy jeszcze poczekać. O, i to dosyć chociaż czekaj, ja mogę teoretycznie, ale ty pewnie musisz poczekać, nie? Ja muszę jeszcze poczekać. No dobra, no to trudno, to choć najwyżej ten, przejdziemy się tak jak jest nocą. Bo ile czasu musisz mniej więcej czekać, jakie masz zapełnienie? Tak bardziej 3/4, czy prawie całość? Prawie cała. To wiesz co, to możemy chwilę faktycznie zaczekać. Ja tam nie widzę problemu. Bo ja, mówię, ja tutaj akurat jestem gościem, tak więc ja mogę z automatu od razu iść spać, nie? A że mam zapisane to... Tylko mi daj znać, kiedy... O, widzę, ptaszek leci. Daj znać, kiedy ci się naładuje to. Dobra. Tak, tutaj jedzenie to w razie wód tam masz, to nie ma co sobie tutaj znosić. Często cię tu odwiedzają kanibale? No, bardzo często. A mutanty? Z mutantami już masz raczej spokój, nie? Który w ogóle masz dzień tutaj na wyspie? W dzienniku? 26. No to... to jeszcze wbrew pozorom najgorszego przeciwnika nie widziałeś tutaj w tej grze. Czy widziałeś? Chodzi mi o robaka. Nie widziałem właśnie go. No bo on po 40 dniu ten, z tego co przywódca rewolucji tam wywnioskował, napisał na swoim tym wpisie na Gaming Universe,
No, no to on po 40 dniu przeżytym na wyspie i to nie chodzi o dzień save'a, tylko chodzi o dzień postaci. 40 dzień postaci, która przeżyje na danej wyspie, pojawia się nowy robak, nie? Aha. Właśnie my z kolegami go szukaliśmy, ale nie mogliśmy go znaleźć, bo nie wiedzieliśmy, że on po 40 dniu... Nie. Nie znajdziecie go, dopóki nie... Chociaż jedna osoba... Znaczy inaczej, jedna osoba. Host. Dopóki host nie przeżyje 40 dni jedną postacią na wyspie. Wtedy automatycznie on tak jakby się respi. Jedynym potworem, mutantem, którego mogliście spotkać, jest to Megan. Typowo mutant, który też był dodany z patchem 1.10. Dobra. Mnie najbardziej irytują też te bugi w tej grze, bo na przykład biorę pistolet, strzelam sobie do zwykłego kanibala, to idzie na kilka hitów, na kilka strzałów, a do mutanta od razu na dwa idzie mutant, więc to tak mnie trochę denerwuje. Czy wiesz co, no nie jest to zbalansowane, aczkolwiek to też zależy, gdzie strzelisz w danego kanibala albo w danego mutanta, bo ja próbowałem na przykład zabić mutanta na dwa hity, nie udawało mi się, więc to też zależy, gdzie strzelasz. Mutanta jest łatwiej wcelować, bo jest większy, tak? Jego, nie wiem, headshot jest o wiele łatwiejszy, aniżeli zwykłego kanibala. Ale dla wprawnego gracza to naprawdę nie ma najmniejszego problemu, żeby wcelować w jednego i drugiego, bo nawet, no mówię, nawet tak jak teraz prowadzę tą serię, to widać na niektórych filmikach, jak niektórzy sobie radzą. Dobra, i jak tam twój księżyc? Już możemy iść spać. Dobra, idealnie w momencie, jak ja prawie nacisnąłem. Dobra, mamy jasno, żołądek to mi wejdzie zaraz do głowy. Ale spoko, mamy tutaj wszystko. Tutaj ładnie się... O, jedno mięsko weźmie. Pić akurat... Nie, no nie będę pić. Nie. Wytrzymam bez. Dobra, jeszcze się napełnię i możemy iść. Śmiało. Dobra. To prowadź w takim wypadku. Przechodzimy tutaj sobie tędy. Mamy... Tutaj składzik. Już tylko ci zamknę te drzwi. O właśnie. O! Jak ja uwielbiam, jak te sarenki, one się bagują. One czasem takie piruety, kurcze, robią. Tu będziesz miał kolejne mięso. Będziesz miał kolejne mięso, które ci dam. Dobra, tu masz składzik i do tego składzika tędy się wchodzi. Aha, bo to tu na dole ci chodzi, że składzik, tak? Tak. Ja myślałem, że to tam na górze. No dobra. A korzystasz, znaczy inaczej, chce ci się zapełniać te składziki tutaj, czy raczej to tak stoi, bo jest? To moi koledzy zapełniają, więc i tam to wisi, czy on jest zapełniony, czy nie. Ja akurat mam też niby takie składziki u siebie na tym, na sejwie, ale no ostatnio, dobra, jak budowałem miejsce na wybicie się lotnią, czyli tą taką dużą wieżę, to tylko wtedy korzystałem z dobrobytu tak jakby tych składzików, ale tak to dla mnie mogłyby w ogóle nie istnieć. Bardziej to jest forma taka zwykłego poglądu, dobra. Dobra, tu jedziemy do tartaku. No tak, bo ty masz tutaj miejsce na drzewa, okej. Lecimy. Pewnie z dwie osoby tam robią drewno. A ja zostaję tam, bo oni podają. Tak, bo przez liny dobrze wiemy, że można transportować też logi. Tu jest fajnie jeszcze podzielone, że możemy wrócić. Dobra, czekaj. Te ładne, podobają mi się, kurczę, te czerwone te kwiateczki. Jest fajny motyw taki. A tego tutaj to ja nie pamiętam, no ale spoko. Dużo już tego. Masz włączone, znaczy włączone odrastanie drzew? Tak. Dobra, tylko pamiętaj, że to po przespanej nocy odrasta, nie? Wiem. Tu jest... tak windę zrobiliśmy, żeby z dołu wycinać, przewozić na górę.
No, 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 śmiało. To chyba za, w zasadzie tyle w startaku. Okej. Znaczy, no to wiadomo, to jest dobry pomysł, bo zawsze przynajmniej macie stały dopływ drewna. A też kolejna sprawa. Niech ja podejdę tutaj. Nie, to jest wyżej. Bo tak myślałem, że można by było poprowadzić stąd na tam dalej tego Loks, znaczy Boże, rollercoastera, nie? Trackloga, więc... Ale nie, no tam jest wyżej, czyli te logi by wam nie jechały, by w pozorom. No dobra, to czyli trzeba tak czy inaczej kombinować i tutaj z tą Tyrolką, jeśli chodzi o przesył. Tutaj podajemy kłody i wracamy do bazy o taką. Po prostu. No słuchaj, najprostsze rzeczy są najbardziej pożądane, tak? I najbardziej skuteczne. Dokładnie. Tutaj macie dużo tych drzew, tak więc wam to prędzej czy później odrośnie. Nie, to, no i dobra, i tak mówię, jak powiedziałem na początku, swojska baza, bo z własnymi siłami jest gdzieś tam zbudowana. O Jezu, jak się rozpędziłem. I od razu na syrenkę wpadłem. Nie, no nie, no nie dogonię jej. Nie dogonię jej. Dobra, dobra. No giń! Dobra, zginęła. Mamy to. Mamy to. Dobra. Więcej mięsa. Jak chcesz, to tutaj masz jeszcze mięso, Kuba, bo ten, ja już mam pełno. Tutaj chodź sobie podejść, podniesiesz, przynajmniej będziesz miał ten. Muszę wyrzucić popsute. No ja mam 4 kawałki akurat, które zaraz powieszę, dobra. No i dobra, i to jest całość generalnie na razie tego mini kompleksu. Spoko. A teraz powiedz mi, Kuba, czy ty zamierzasz na przykład jakoś to ulepszać? Masz jakieś takie konkretne plany co do zagospodarowania tego miejsca? Mam plany. No i dobra, i możesz nam zdradzić tak mniej więcej, co jeszcze planujesz zrobić? Ten roller coaster na pewno. I planuję zrobić sieć Tyrolek przez całą wyspę, dookoła wyspy, tak jakby. Żeby nie trzeba było iść, tylko po prostu zjeżdżać sobie szybko. No proszę. Powiem ci, że to... No to może być trochę trudne do wykonania. Chociaż nie, no dobra, no tu fizyka jazdy jednak jest mało istotna. Ale to bardziej tak przy brzegu gdzieś byś te terolki kładł, czy po prostu bardziej przy środku tam tej wyspy, jeśli chodzi o te terolki? Różnie powiem ci, bo... W zależności... Zależy do jakiego miejsca chciałbym się dostać. A masz jakieś takie konkretne miejsca, gdzie byś chciał? Na przykład, nie wiem, trolka numer 1 prowadzi do Katany, trolka numer 2 prowadzi do Modern Axe, coś w tym stylu? Tak, coś w tym stylu. No, to powiem ci, że plany masz ambitne, bo to dosyć dużo będzie cię kosztować, jeśli chodzi o ten, o materiały. I to chcesz budować sam, czy dalej tam z kolegami mocno działać? Z kolegami. No słuchaj, no to zawsze to jest jakiś ten... na parę dziesiąt godzin projekt, tak? Parę dziesiąt, nie wiem, czy nawet nie o wiele więcej. No ale... Godne pozazdroszczenia, no bo mi by się raczej już nie chciało tak ten, tak się bawić. No dobra, to czyli Tyrolki, a ten tutaj kompleks jeszcze jakoś masz zamiar rozbudować, czy raczej chciałbyś się przenieść w inne miejsce i budować coś innego? Chciałbym się przenieść na biom zimowy. I zbudować bazę z kamieni. Tylko z kamieni praktycznie. Coś w roli takiego, nie wiem, takiej wartowni, coś w tym stylu, tak? Tak, coś w tym stylu. No dobra. To zobaczymy, no zobaczymy, jeżeli ten... Znaczy, jeżeli... Na pewno będzie drugi sezon tej serii, więc jak już będziesz miał to zrobione, pewnie za 2-3 miesiące podejrzewam, że zdążysz coś takiego wybudować, czy może nawet jeszcze dłużej, to pewnie z miłą chęcią wtedy wbiję po raz drugi i pokażesz mi, co tam ciekawego dodałeś.
No i dobra, i tutaj Kuba już wszystko z tego, co widzę. Tak, więc, wszystko. Tak więc, no co, no dziękuję, że ten, że zechciałeś się tutaj z nami podzielić swoim save'em, tak? Pokazać mniej więcej, jak ty sobie, w jakich warunkach radzisz sobie z kanibalami, tak? Ja też dziękuję, że dałeś mnie właśnie do tego odcinka, że pokazałeś, no, co ja tu mam i w ogóle. Nie ma, no nie ma problemu, wiesz, to jest obopólna korzyść tak naprawdę, więc ja czegoś się tutaj przynajmniej dowiedziałem, wiesz, mogłem pogadać w jakimś stopniu tam z tobą, mogłem zobaczyć, tak jak mówię, że swojskie budowle tak samo jak ja budują też inni ludzie i że nie jestem jakiś tam odosobniony. Dobra, moi drodzy, jeżeli podobało wam się, tak, albo macie jakieś sugestie, na przykład co Kuba mógłby tutaj zmienić, ewentualnie co dodać, ewentualnie jak jeszcze, no po prostu ulepszyć te budowle, które tutaj widzicie, śmiało dawajcie te tipy w komentarzach. Tobie, Kuba, raz jeszcze dziękuję za to, że chciałeś tutaj się z nami podzielić tym save'em. Ja też dziękuję. I z naszej strony to wszystko. Zapraszamy na następne odcinki z serii Pochwal się swoją kreatywnością. Pozdrawiam, Cheveral. Hej, hej.